Witajcie. Przemek, Szpejtek, Bartosz. Przygotujemy sobie jakąś ławeczkę i pogadamy o customie z ręki Tomka Kołodzieja. Zapraszam. Skrzywiłem gąboja! No dobra, wyprostowałem gąboja. Słuchajcie, nóż Bartosz. Nóż Bartosz wykonany przez TK Custom Knives, czyli Tomka Kołodzieja. Troszeczkę sobie pogrzebałem, troszeczkę sobie poczytałem. Tomek jest hobbystycznym knife makerem. W ogóle pogadałem sobie z Tomkiem Kołodziejem, bardzo fajny gość i w ogóle bardzo sympatycznie mi się z nim rozmawiało. Rozmawiałem z nim o tym nożu, oczywiście zapytał się mnie, jak się go użytkuje i w ogóle, i czy jestem zadowolony i tak dalej, i tak dalej. A ja zbierałem trochę informacji do recenzji, więc też musiałem go podpytać o parę rzeczy. I bardzo, bardzo sympatycznie widać, że gość strasznie dużo pasji wkłada w to, co robi i strasznie go to kręci i strasznie go to jara, co robi. I pogadaliśmy sobie na tematy, na sporo tematów, no ale dotyczących jak gdyby tematów nożowych. Dzięki temu dowiedziałem się, że cały proces technologiczny Tomek wykonuje sam. Poza hartowaniem, ponieważ przejrzałem sobie jego produkcję na stronie, Tomek wykorzystuje stale AEBL, wykorzystuje stale Vanadis, wykorzystuje Elmax, czyli stale, które technologicznie są bardzo wymagające w obróbce i w hartowaniu. Rozmawiałem z Tomkiem, Tomek nie hartuje sam. Tomek zleca hartowanie na zewnątrz. Zleca hartowanie na zewnątrz dlatego, że myśmy rozmawiali na temat w ogóle Elmaxa, dlatego, że ja miałem straszne opory przed nożami z Elmaxa. Znaczy wiedziałem, że to jest bardzo dobra stal, aczkolwiek w ZC-0566 zdarzało mi się, że mi się krawędź szczerbiła. Rozmawiałem między innymi na ten temat z Tomkiem. On mi uświadomił, że najprawdopodobniej jest to problem
niedokładnej obróbki cieplnej. To znaczy te stale bardzo są rygorystyczne pod kątem obróbki cieplnej, hartowania, odpuszczania czy wymrażania. I dlatego Tomek tego nie robi sam, bo twierdzi, że robienie tego w garażu czy gdzieś hobbystycznie po prostu nie ma sensu, bo to jest tylko niszczenie materiału. I ja się z nim zgadzam absolutnie. Jeżeli chcesz robić dobry produkt i na którymś procesie technologicznym nie masz możliwości, żeby to zrobić samemu, bo nie musisz, no bo nie się tym zajmują specjaliści, to zlecaj to na zewnątrz. I Tomek tak to robi. Tomek zleca to na zewnątrz. Ktoś inny mu hartuje blanki. Po czym Tomek oczywiście kończy wszystko sam. Kydex robi sam, więc całą pozostałą, cały pozostały proces technologiczny jest jego. Jeżeli chodzi o nóż. Jak go kupiłem rok temu, ja nie bardzo wiedziałem, jak gdyby, gdzie szukać jeszcze jakichś tam błędów, niedoróbek i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, żeby to był mój pierwszy custom, tak? W zasadzie, no jeżeli kupujesz pierwszego customa, to jeszcze no, nie wiesz, gdzie najczęściej zdarzają się jakieś buble. Po roku czasu mogę się na jego temat wypowiedzieć troszeczkę więcej. Wiem, może troszeczkę więcej mam customów i troszeczkę więcej jestem w stanie zauważyć. Więc zacznijmy od pochewki. Pochewka, nie wiem, czy od Tomka wyszła z jakimkolwiek uchwytem, bo go nie zapytałem, szczerze mówiąc, o tym zapomniałem. Dostałem te kloka od poprzedniego właściciela, który ostrzegł mnie, że jest to chiński te kloki, żebym na niego uważał, aczkolwiek sprawuje się całkiem w porządku. Pochewka, słuchajcie, delikatnie nóż w pochewce chodzi. Słychać. Nie ma możliwości, żeby wylatał. Bo nie wylata. Podejrzewam, że może być to też czas, okres, kiedy ten kydex jest użytkowany, bo przecież ten nóż jest wyjmowany, wkładany i zaklikuje się bardzo ładnie. Słychać, ale nie wypada, nie ma możliwości, żeby wyleciał i w codziennym użytkowaniu to w ogóle nie przeszkadza. Kydex zrobiony bardzo ładnie sprasowany. Po takim czasie nigdzie nie ma jakichś tam szczelin, jakichś niedoróbek, jakichś pęknięć na przykład. Bardzo, bardzo jara mnie w kydeksie, jak ktoś potrafi zrobić oto, czyli uszko do wyjmowania noża. Ponieważ nóż się całkiem nieźle zaklikuje, więc przydaje się to oczko, a jednocześnie tak naprawdę wkładając nóż też pomaga tym nożem trafić, szczególnie, że ja jestem gruby. Jestem gruby i noszę z reguły nóż troszeczkę z tyłu, bo z boku mnie uwiera w boiler. I czasem po prostu jak wkładam nóż z tyłu, to nie jest tak mi lekko, że brzuch mi zasłania i oponka mi zasłania jak gdyby wejście do pochwy. Ja nie wiem, to będzie puszczane po 23 chyba, bo zaraz będzie pierdylion skojarzeń. Dobra, wracamy do pochewki. Kydex wykonany jest bardzo ładnie i bardzo mi się podoba i jest naprawdę wykonany z precyzją i jest równiutki, jest sprasowany elegancko i wykonany bardzo równo i oszlifowany i dopieszczony. Oczywiście ma już swoje uszczerbki, ale to są uszczerbki na skutek użytkowania tego noża, bo ten nóż, pomimo tego, że ja Tomkowi napisałem, ten nóż nie lubi się z moją dłonią. Ja nie wiem dlaczego. Ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, dlaczego tak jest. Że on dla mnie w formie jest doskonały. Zaraz wam pokażę sam nóż. Ale coś nie jestem w stanie określić, co jest nie tak. No po prostu nie do końca lubi się z moją dłonią i to pisałem Tomkowi, aczkolwiek lubię go używać, dlatego że on mi się bardzo podoba i na pewno się go nie pozbędę. Dobra, koniec pistolenia. Sam nóż. Babam. Nóż wykonany z Elmaxa. Przepraszam, przed chwilą jak nim robiłem też, więc jak widzieliście zresztą na jakimś tam pewnie przyspieszę ten materiał, żebyście się nie musieli męczyć, ale nóż wykonany jest z Elmaxa według opisu Tomka 3,7 mm, według mojej suwmiarki 3,9 mm, ale to pierdoła, jeżeli chodzi o nóż. Nóż ma
244 cm i to się zgadza. Ostrego 120 mm mierzone od wyjścia szlifu. Jeżeli chodzi o wykonanie, G10, czerwone G10, czy pomarańczowe G10 i jeszcze jedna przykładka z czarnej G10. Nie wiem, czy będziecie widzieli to na tej kamerze, jak to jest wykonane. Nie wiem, czy ona wam to w odpowiedni sposób wyostrzy. Bardzo ładnie. W ogóle tu dopracowanie rękojeści razem z... Jest to chyba ze wszystkich noży, które posiadam, jest to jeden z najlepiej dopracowanych noży, który, jeżeli chodzi o tą krawędź z rękojeścią. Pomimo, że ostatnio lubuje się w nożach, między innymi siadaki, to nóż Tomka jest jednym, mówię, z najlepiej dopracowanych na połączeniu okładzin i blanka nożem, który posiadam. Oczywiście punca, czy logo Tomka. Czy będzie widać, czy on wyostrzy? Będzie widać, wyostrzy w miarę. Teraz postaram się zmienić kamerę i wam go pokazać z bliska. Oczywiście satynka, oczywiście delikatna zgorzel po hartowaniu. Do wyszlifowana, taka zostawiona, tylko delikatna. Ona, rozmawiałem z poprzednim właścicielem, ona coś mu tam się nie podobało. Mi tam się podoba ta zgorzel i jest w porządku. Jimping. Jimping, o którym pisałem Tomkowi, jest pilnikowy. Lubię ten rodzaj jimpingu, bo on jest bardzo elegancki. I natomiast jest bardzo ładny, natomiast troszeczkę za mało agresywny. Jak napisałem to Tomkowi, to Tomek oczywiście powiedział: a to przywieź, to ci poprawię, to czy tamto. Ja w ogóle do tego noża mam dwa zastrzeżenia, w zasadzie trzy. O jednym Tomkowi nie powiedziałem, jak z nim rozmawiałem, bo o nim nie pamiętam. O nim przypominam sobie dopiero, kiedy długo popracuję tym, dłużej popracuję trochę tym nożem i albo na przykład mam zmęczone dłonie, bo to o to chodzi, zaraz wam wyjaśnię wszystko. Dwa zastrzeżenia. Jedno to jest, ten jimping jest troszeczkę za mało agresywny. Jest bardzo ładnie wykonany. Oczywiście już jest upitolony, bo oczywiście... No, ale jest bardzo, bardzo ładnie wykonany. Natomiast po prostu jest troszeczkę za mało agresywny, jeżeli chodzi o prace takie, no... Ja mam małe dłonie, może tu o to chodzi. Ta rękojeść, ona tu jest dla mnie ciutkę szerokawa. Może dlatego się nie spę, chociaż mi się go bardzo dobrze trzyma. Ja nie mogę powiedzieć. Natomiast tu gdzieś jest coś, że niespecjalnie, jak gdyby... Moja dłoń go nie lubi, ja go bardzo lubię jako nóż. No, drop point, clip point. Chyba clip point, no, bo tu ostre jest to ścięcie na górze. Tu zostawiona krawędź do krzesiwka. Ostra z jednej strony. Reszta sfazowana. Zaraz wam pokażę. Spróbuję inną kamerę podpiąć, bo obuchnąłem żonie aparat, więc spróbujemy na innej kamerze. Zobaczymy, jak ten kawałek materiału wyjdzie i zobaczymy, czy będziemy jedną czy drugą kamerą kręcić. Tak jak wam powiedziałem, układziny z G10. Bardzo, bardzo podoba mi się wyjście szlifu. Bo ja lubię, jak jest takie wyjście szlifu bardzo widoczne i jak ktoś jest kołkiem, jeżeli chodzi o ostrzenie noża, to przynajmniej przy takim wyjściu ze szlifu nie ma szans czegoś za bardzo zepsuć. Bardzo ładny brzuszek. Bardzo ładny czubek. W ogóle nóż mi się, no, podoba mi się bardzo, tak? Nie powiedziałem wam, 32 mm tu wymiar, 244 całość, 120 ostrego, twardość L-Max 62 Hz. I teraz powiem wam taką rzecz, że jest to L-Max zupełnie... To nie jest ten sam L-Max, który kupicie w nożach w produkcyjniakach. Rozmawiałem właśnie o tym z Tomkiem i Tomek mi opowiedział, że to jest wina procesu hartowania. Długo żeśmy na ten temat rozmawiali. Tak jak wam mówiłem, między innymi przy Redce 562, w produkcyjniakach z L-Maxu potrafi się szczerbić krawędź. W Tomka
mnożył się krawędź nieszczerbi. Ja wiem, że robię przerwy, przepraszam Was bardzo za to. Staram się to wyeliminować, ale nie zawsze mi wychodzi. Muszę się czasami zastanowić nad tym, co mówię i stąd to będę się starał to eliminować. Krawędź do krzesiwka. Zaraz zobaczymy, jak działa. Gdzieś tu mamy krzesiwko Helicona, o którym już Wam mówiłem. Jest naprawdę w porządku. Krawędź do krzesiwka. No działa. Chociaż nie będę ukrywał, że jeżeli chodzi o krawędź, to uważam, że noże Tlima są petarde, jeżeli o to chodzi. Schowamy krzesiwko. Schowamy portfel i wracamy do noża. Powiedziałem Wam o długości, powiedziałem Wam o wymiarach. Szlif, no bardzo, bardzo wysoki, płaski. Przez co nóż użytkuje się. Super. Aha, w ogóle Tomek jeszcze podaje grubość wyjścia krawędzi tnącej. To jest 0,4 mm. To jest dość mało. Natomiast 0,4 mm wyjście szlifu. Zaraz zmienię aparat i spróbujemy go Wam pokazać bliska. Aha, no wiadomo, że jest troszeczkę tu zniszczony już w wejściu do w miejscu, gdzie się zaklikuje. Natomiast to nie przeszkadza. I tyle. Spróbujemy zmienić aparat i zobaczymy, czy Wam się to da pokazać lepiej. Ok, mamy ostrość. Dobra. Teraz nie będzie nam jeździła ostrość, więc Wam jeszcze raz go pokażę. Dupka. G10 z pomarańczowymi przykładkami. Jeszcze jedną G10. Tu jest ostra krawędź i to mówiłem Tomkowi, to mi trochę przeszkadza, bo podczas uchwytu w ten sposób można sobie tu obedrzeć palucha. Wyjście szlifu, czy wyjście, zakończenie szlifu, ale równiutki jest, kurczę, no. Nie da się tu. Ostra krawędź oczywiście tutaj jest sfazowane, wszystko oprócz tej krawędzi do krzesiwka. Rampa, sorry, brudna, bo pracowałem nim. Logo Tomka. No i wyjście szlifu Wam jeszcze pokażę. O, proszę bardzo. Bardzo ładne. To co? Oględzinki mamy za sobą. Pozwólcie, że zrobię sobie kawkę, żeby się parzyła. I coś jeszcze przytniemy, nie? Może byśmy coś przebatonowali. No, coś tam wymyślimy. Zaraz więc zaraz wracamy po kawce. Jak nie musisz, nie pal ognia w lesie. Można wziąć kuchenkę. Jak wiadomo, wszemi wobec, brzoza to najtwardsze drzewo, jak donoszą naukowcy, to co? No to sru. Troszkę przymarznięte, nie będziemy ukrywać, bo jest na minusie. Się łupie.
miękkie, twarde, jak zmarznięte, to każdy twardy. Jo, no jo. To co, jeszcze przełupiemy? Tu mamy coś iglastego. Nie powiedziałem wam trzeciej wady. O jumpingu wam powiedziałem. O jelce, że jest ostry. Na krawędzi wam powiedziałem. A nie powiedziałem wam jeszcze jednego. Jak macie zmęczoną dłoń, to zasraniec lubi spitolić z ręki. Rękojeść się nie trzymie. I to jest trzecia wada. Trzecia wada tego noża. Przełupię wszystko, no. To... się drętwo zrobiło. No, da się, wszystko się da. No dobra, to co, przybatonujemy jeszcze klocuszek. Trochę mi się pałka obiła. Sorry Tomek, ale twój nóż musi pracować. Ja wiem, że on potrafi, bo już mi to robiłem, więc nic mu nie będzie. Gdzie serce boli, to nie patrzę. Zrobi wszystko. Zrobi wszystko. O, wziąłem karteczkę. Dostał trochę łomotu. Słuchajcie, w ogóle zapomniałem wam powiedzieć. Tomka znajdziecie na Knivesach pod nickiem Nemesis. No chyba Nemesis. Popraw mnie, jeśli że się pomyliłem w komentarzu, ale chyba Nemesis. Kartki są już mokre oczywiście i pognieciane, bo... To tak, że słuchajcie... się tępi nóż, który przygotował ławeczkę. Sorry, no kartka jest mokra, nie? A ja nie jestem królem w cięciu papieru. To tak się tępi nóż, słuchajcie, który przygotował ławeczkę. Coś tam przebatonował. Przygotowałby. O.
na jedno ognisko drewno, zanim by się stępił. Zresztą wiem, no. Ja go, słuchajcie, od nowości ostrzyłem ze dwa razy. No dobra, słuchajcie, wiemy, że ogień zrobi, siedzisko zrobi, no z pomocą gąboja oczywiście, no bo, ale zrobi. Dołożyć jeszcze kilka poprzeczek i spanie też mamy, tak? No to co, jak już to wszystko zrobił, to żarcie zrobi? Zobaczymy, czy zrobi. Dobra, coś tu krzywo jest. Coś tu rzeczywiście jest krzywo, ale dobra. Jest krzywo, będzie krzywo. Krzywo też prosto. To co? Zaczniemy od cebuleczki. Troszkę mi się już zimno zrobiło, a ogniska nie będę palił, bo nie zamierzam nocować. Czy łupię? Nie, nie łupię. Szlif jest wysoki i nie łupię. Kroję elegancko. Nie ma problemu żadnego z krojeniem. Cebuleczki. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. O. Dobra, cebulkę pokroi, a pomidorka pokroi. Jak ja lubię pomidorka mieć pokrojonego w całe. Nie, no dobra, zrobimy go na pół. Uwielbiam pomidory. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Ktoś mi nie tak dawno powiedział, że Max to shit, to tamto. To zaraz się do tego ustosunkuję. Przestawimy kamerkę, zrobimy sobie kawusie, poschudzimy i zaraz pogadamy jeszcze. Siorbne kawki i coś podsumujemy, nie? Dzisiaj kawa. Lubię herbatę, ale dzisiaj potrzebuję mocy. Słuchajcie, ostatnio od jednego z naszych, no jednego z bardziej topowych makerów, nie będę wymieniał z nazwiska, usłyszałem, że stal L-Max to nie jest stal na nóż, to się nie nadaje, to gówno. Sorry za wrażenie. Gówno. Tomek pokazuje, że jak umiesz się obchodzić ze stalą, wiesz jak się obchodzić ze stalą, jak szanować tą stal i gdzie i jak ją dobrze wyhartować, bo no, obróbka cieplna tu jest bardzo, bardzo ważna. To jest to zajebista stal na nóż. Stal, która bardzo dużo wytrzyma, doskonale trzyma i można na niej polegać. Jeżeli chodzi o ten konkretnie nóż, trzy wady. W tym miejscu ostry jelec. Oczywiście, pewnie już wam mówiłem, Tomek, jak tylko mu wspomniałem o tym ostrym jelcu, bo rzeczywiście jest tak, że jest nieprzyjemny tu dla palucha, szczególnie jak się ten palec po nim przekłada. No, że jak coś, to on nie ma sprawy, on tu podszlifuje, on ten wszystko zrobi pod konkretne potrzeby. Co jest moim zdaniem super i szacunek dla makera, który nie powie ci, no wiesz co, no zamów se następny. Tylko podejdzie do ciebie jak do człowieka. Druga rzecz to jest jimping, który mógłby być delikatnie ostrzejszy. I trzecia rzecz, ja myślę, że to jest to, dlaczego moja ręka się z nim nie lubi. To znaczy,
Rękojeść jest bardzo wygodna, ale ja mam małą dłoń i ona tu chyba jest troszeczkę dla mnie za szeroka, a jednocześnie jest to trzecia wada, o której zapomniałem, jak rozmawiałem z Tomkiem. Jak już ci się zmęczy ręka, przedrała mnie dłoń, bo piłowałeś, bo rąbałeś, bo Bóg wie co, to ta rękojeść spieprza z ręki. Po prostu ucieka. No to jest jak gdyby wada, jest śliska. Ja mam małą dłoń i po prostu ucieka, nawet w rękawiczkach, bo w rękawiczkach też mi wiał po prostu na potęgę, jak już odczuwałem zmęczenie dłoni, tak? To jest ta trzecia wada. Natomiast nóż jest wykonany perfekcyjnie. Kształt to jest w ogóle mój kształt, jeżeli chodzi o noże typu clip point, to jest mój kształt, to jak gdyby on mnie urzeka do dzisiaj, urzekał mnie rok temu, jak go zobaczyłem, urzeka mnie dzisiaj, tak? Jest wykonany perfekcyjnie, widać, że widać makera, tak? No to nie jest jest, chłop się przykłada tak do roboty, jest wszystko tak dopieszczone, no kurde, ja wam nawet nie jestem w stanie wam pokazać tych wszystkich szczegółów, które mnie urzekają tu w tym nożu, tu wszystko dopracowane w najdrobniejszym szczególe, no to jest to jest marka sama w sobie, tak, widać, że Tomek jest pasjonatem, robi to z pasji i robi to super, no robi to świetnie i będę trzymał za niego kciuki, pomimo że już jest na rynku długo, będę trzymał za niego kciuki, żeby się rozwijał i żeby mógł tą pasję przekuwać w jakąś tam swoją drogę życiową, bo uważam, że powinien, no bo widać w jego pracy pasję, tak? Ja wiem, że makerzy w Polsce są niedoceniani. Znaczy, chodzi o finanse, tak? Bo każdy krzyczy, o Boże Panie, za nóż trzeba dać, nie wiem, 500, 700, 1500 zł. No, słuchajcie. Jeżeli ktoś wkłada w to swoje serce, swoją pasję i wykonanie jednego produktu zajmuje mu tygodnie czasu, tak? Nawet zakładając, że wykonuje dwa, czy trzy, czy cztery projekty, jakoś tam w miarę równolegle, tak? To musi mieć z czego żyć, no koniec tematu, za to trzeba zapłacić, tak? I uważam, że warto. Ja powiem wam szczerze, nie pamiętam już ile zapłaciłem na wtórnym rynku za ten nóż. Nie pytałem Tomka, ile sobie ceni swoje noże. Natomiast myślę, że on ceni je rozsądnie, a robota jest warta każdych pieniędzy. Serdecznie wam polecam produkty Tomka. Wejdźcie na stronę, na pewno zamieszczę gdzieś tam pod filmem link do jego strony, na jego stronie w kontakcie znajdziecie jego Instagrama, znajdziecie jego Facebooka. Warto się zapoznać z jego produktami, bo to świetna robota. Tomek, naprawdę jestem pełen podziwu dla ciebie i dla twojej pasji i szczególnie, że przeczytałem o tobie, że miałeś jakieś tam opory, żeby w ogóle zacząć, żeby to, żeby tamto, że bardzo chciałeś, ale nie wierzyłeś, że nie wierzyłeś w siebie, czy w jakieś tam swoje możliwości. To jest produkt najwyższej klasy. Słuchajcie, zapraszam was na stronę Tomka, bo nie będę przedłużał. Zapraszam was na stronę Tomka, tam znajdziecie też jego Facebooka, jego Instagram. Warto jego robotę zobaczyć, warto jego robotę mieć. Bo to dobra robota. Bo to robota solidna. Bo to robota precyzyjna, za którą warto jest zapłacić. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.